Witam Państwa na naszym krótkim filmie. Chcielibyśmy Państwu przedstawić cały proces kopania, przygotowania jodeł kaukaskich w donicach do wysyłki do klientów, tak żeby wszyscy na święta byli zadowoleni, prawda? Tu jak widzą Państwo, na całej drodze widać już gotowe do paletyzowania choinki. One są po procesie kopania, wiązania, woreczkowania. I wkrótce opowiem Państwu i pokażę cały proces, jak to u nas, prawda, wygląda, żeby Państwo byli pewni, że mają najwyższej jakości towar, dostają zawsze świeży. Oczywiście widać, może nie ma pięknego ujęcia, jest pochmurnie, ale to są idealne warunki do kopania, pochmurnie, wilgotno. Ziemia jest wilgotna, także możecie być Państwo pewni, że choinka długo postoi u Państwa w domu na święta. A teraz zapraszam do obejrzenia całego procesu przygotowania produkcji. Cały proces kopania doniczek i jodek kaukaskich doniczek rozpoczyna się od selekcji drzewa, prawda? Do doniczki musi być drzewo perfekcyjne, należy wyselekcjonować najładniejsze drzewa. Musi mieć idealny pokrót, czyli musi mieć ładny czubek, ładny kółek. Jak ważne, musi mieć też ładnie zbudowany dół, bo nie wszystkie choinki na plantacji mają ten dół ładny. Oczywiście one będą piękne jako drzewa cięte, ale nie nadają się na drzewa doniczkowe. Na drzewa doniczkowe wybieramy drzewa, które mają bardzo ładny pokrój i równe, gęste poszycie od dołu. Tak widać, wyselekcjonowaliśmy dwie choinki, jedną i drugą. Teraz pokażemy Państwu, co należy to zrobić, aby to prawidłowo przygotować. Pierwszy proces, wiązanie choinek. Raz, żeby w transporcie one były bardziej podatne transportowo. Dwa, żeby nie zniszczyć tych gałęzi przy transporcie, nie połamać. Oraz bardzo ważna rzecz, żeby nie uszkodzić tych gałęzi w trakcie kopania. Kolega zaprezentuje, jak to robimy w sposób profesjonalny. Zapraszam, Dima. Pierwszy etap jest to wiązanie choinki. Czy należy ją bardzo mocno, ściśle związać, zacisnąć, aby wszystkie gałęzie były równo ściśnięte maksymalnie, gdyż jeśli gałęzie by wystawały, uciekłyby na bok, przy paltowaniu mogłyby ulec zniszczeniu, prawda? Mamy związaną jedną choinkę. I teraz proces kopania. Gałęzie są związane, także na pewno kopiąc nie uszkodzimy gałęzi. Jodło ma korzeń palowy, także ostatnia faza musi być mocno uderzona, żeby aby ten korzeń przeciąć. Teraz uzupełnienie doniczki ziemią, odpowiednie ubicie. Oczywiście doniczka musi być wypełniona ziemią do samej góry. Do tego celu też używamy specjalnych doniczek. Zwykłe doniczki, najtańsze tworzywo, nie rają się, gdyż by pękały, prawda? Tutaj widać, że kolega bardzo mocno nogą uderza, ta doniczka się deformuje, jednakże wraca zawsze do swojego kształtu. I mamy gotową już jedną doniczkę, teraz drugą zrobimy, pokażemy. Choinki po wykopaniu są ustawiane w rzędach, po czym są woreczkowane. To widać, koledzy właśnie teraz drzewa z donicą wkładają w worek, który zabezpiecza, oczywiście, tak wcześniej mówiłem, do transportu, jak i też jest tak bardzo ładnym też elementem dekoracyjnym już w domu. Proces wiązania woreczków jest to bardzo ważne. Woreczek musi być bardzo mocno, szczelnie zawiązany. Przede wszystkim po pierwsze, aby wilgotna ziemia nie traciła swojej wilgotności, czyli nie parowała, żeby utrzymać wilgotność przez cały okres choinki, która będzie w tej doniczce. Dwa, również w transporcie te choinki jadą należąco, żeby ziemia się nie wysypała. Jeśli nawet
mamy sytuację, że ta doniczka troszeczkę się wysypie, to w domu możemy sobie to w łatwy sposób poprawić. Proszę bardzo, zobaczyć, gdyby ta ziemia się wysypała, z powrotem możemy nogą ubić, ugnieść, wyprostować choinkę. Oczywiście ta ziemia nam się nie wysypuje i nadal jest piękna choinka, w domu mamy bardzo czysto, prawda? Tu kolega, proszę bardzo, spojrzeć, bardzo to sprawnie, szybko wiąże, jest bardzo w tym wprawiony. Teraz widzimy jeden z ostatnich etapów produkcji choinek doniczka, czyli siatkowanie już gotowych doniczek. Siatka ma na zasadzie zabezpieczenie doniczki w transporcie. Jak widać, też wspólnie łatwiej jest to układać. Też można powiedzieć indywidualnie, dekoracyjnie też to nieźle wygląda. Kolejny tu oczywiście są bardzo wprawieni, bardzo tam ładnie, szybko idzie. Ostatnim etapem procesu produkcji jodu kaukaskiej w doniczkach jest jej paletowanie, czyli wcześniej wykopana, zworyczkowana, zabezpieczona siatką doniczka, drzewko gotowe jest, ląduje na palecie, oczywiście ląduje należąco. To, proszę zobaczyć, tutaj koledzy teraz właśnie do maszyny, do paletyzerki z dużym ciągnikiem, 8 ton ciągnik, ponad 200 koni, aby to wszystko uradzić. Powiem tak szczerze, paleta waży ponad 2 do 2,5 ton. Ten cały tylny zestaw waży około 3-4 ton. Układane oczywiście prawo, lewo w palecie, tak aby to później zabezpieczyć. Na tą paletę w zależności od wielkości doniczek, wielkości drzewa, od 60 do 100 sztuk na paletę wchodzi. Oczywiście wszystko w Polsce po to, aby obniżyć, optymalizować koszty transportu i też, żeby drzewko zabezpieczone, niepołamane trafiło do klienta ostatecznego. Yes, ma'am.